drogą wojewódzką numer 765 jechałem właśnie do Staszowa w województwie świętokrzyskim. Przez Staszów będę jechał w kierunku Chmielnika, a jadę od strony Osieka. Z górki tutaj ograniczenie do 60. Nie mamy na razie drogowskazów, więc przyjmujemy, że jedziemy na wprost. Piesi tutaj mogą się pojawiać pewnie w związku z tymi zabudowaniami małymi po mojej lewej stronie. Powiem szczerze, ładnie usytuowane miasto, przynajmniej ta część, którą jedziemy na takiej górce. Po prawej miałem drogę w dole, po lewej miałem drogę w dole i zwróćmy uwagę, że droga 765, ja będę przez rondo jechał prosto, drugim zjazdem. W ten sposób pełni tutaj rolę obwodnicy centrum Staszowa. Jadąc tą drogą, tak naprawdę omijam centrum, bo tutaj na rondzie musiałbym jechać pierwszym zjazdem, aby dojechać do centrum. Zwróćmy uwagę, przede mną tutaj na rondzie kolejne rondo na górce, również w kierunku Chmielnika. Ja jadę prosto na drugi zjazd do centrum, jechałbym pierwszym zjazdem. I cały czas to centrum Staszowa omijam. Cały czas, można powiedzieć, jadę jego obwodnicą. Ale dobrze, po czym jak ktoś lubi liczyć wagony, to chyba by się tutaj mógł zgubić. Chyba kolejne rondo przed nami. Tutaj nawet ograniczenie do 30 na godzinę. Niebezpieczny zakręt w prawo. I Chmielnik. Znowu prosto, czyli znowu drugi zjazd. Centrum. Znowu pierwszy zjazd. Czyli kolejne rondo potwierdzające to, że jedziemy tutaj obwodnicą. Natomiast już zmieniliśmy numer drogi, którą w tej chwili jedziemy, bo wjechałem do Staszowa drogą 765, teraz już jadę 764. Za chwileczkę kończy nam się teren zabudowany, więc pewnie i za chwilę kończy nam się sam Staszów.